Cześć, witam was w kolejnym odcinku na kanale Koza Menager, Kanale, który zmierza po 100 tysięcy subów Więc jeśli byście zostawili suba, będzie mi bardzo miło e, Jest nowy przycisk subskrypcji, nowa animacja, łapki w górę Tak słyszałem, więc sprawdźmy to dzisiaj e, Podobno jest niesamowity dźwięk jak się daje subskrypcja Ale to tylko dla nowych subskrybentów więc, e, więc sprawdźmy to, może działa e, Zapraszam was oczywiście Słuchajcie na stronę Ergol.com Tam z kodem Koza macie 7% zniżki Ja na przykład mam na sobie koszulkę reprezentacji Polski a nawet bluzę, więc sprawdzajcie, co jest na Ergolu, nie tylko takiego stricte, wiecie, do grania w piłę samemu, trenowania, ale też do wspierania do swoich reprezentacji, ulubionych klubów i tak dalej. Słuchajcie, rozpoczynamy nasz dzisiejszy odcinek od tego, że zagramy sobie z Reginą. Poprzednie spotkanie, znaczy kończymy... Zaczynamy troszeczkę inaczej niż kończyliśmy Przedni odcinek z tego powodu, że zrobiłem trening Po prostu, bo tam aż trzy jednostki były Które trzeba było nadrobić, zatem e, to, to uczyniłem e, I pod tym względem jesteśmy już tutaj e, Zabezpieczeni Jeśli chodzi o mecz z Reginą, no trzeba zrobić jedną zmianę Krishito sobie odpocznie Ale mamy oczywiście tutaj właściwych Zmienników, więc Zrobimy to w ten sposób, że Przede wszystkim też e, Zagra sobie w ataku e, Tanzanów e, tanz on them. No, i Kryśli to zmieni się z Kolokolo. I to są dwie zmiany, które chciałbym zrobić. Mam nadzieję, że one przyniosą zasłużone, e, Znaczy zasłużone, zaplanowane rezultaty. Z Reginą wygrywamy czyste konto i Tanase, e, słuchajcie, Tanase naprawdę robi tutaj robotę, w sensie e, przede wszystkim sprawia, że boli głowa i trzeba się mocno zastanowić, kto powinien być naszym podstawowym napastnikiem. No, bo słuchajcie, to naprawdę wygląda bardzo intrygująco, e, biorąc pod uwagę tę rywalizację, ale na razie e, rywalizacja przenosi się na arenę. Treningową, ja też się tam przeniosę, żebyśmy to mieli załatwione. Zatem sesje wykonane nawet na A bez najmniejszego problemu. Nieprawdopodobne sukcesy, świetne treningi. No, ale po prostu, jak mam, wiecie, więcej niż dwa, to wtedy to robię. E, I tyle. Szykujemy się do spotkania z Wenecją, e, która ma punktów 12. I urwanie im trzech oczek to byłoby coś e, niesamowicie przydatnego e, dla naszej walki o awans. E, no, ta na Z, e, ro, żonglowanie taktykami też możemy tutaj tak odpowiedzieć. Aczkolwiek on w kolejnym meczu e, wystąpi. Na pewno e, statystyki nie grają. E, nie wiem, nie czytam tych pytań, bo te odpowiedzi i te pytania są takie same od 55 lat, więc pozwolicie, że e, nie będziemy się w to za bardzo zagłębiali, to co jednak istotne. E, w tym momencie chciałbym zwrócić uwagę na naszą drużynę. Czego nie zrobimy w zadaniach, ale fajne jest to, że tutaj Gigi Buffon jest coraz lepiej, jego, jego, jego akcje stoją coraz wyżej. Mnie interesuje w tym momencie spojrzenie na zespół i spojrzenie na formację, w zasadzie po prostu na to, jak wyglądają nasi napastnicy. Longo też się rozwija, to jest bardzo wartościowa informacja, że pracują na tych treningach, na wypożyczeniu i to przynosi efekty. No bo słuchajcie, jeśli chodzi o naszą ofensywę, to mamy Lazy Ticha, który no, wygląda naprawdę dobrze. W sensie, dwa mecze, jeden gol i fajne oceny w tych pierwszych spotkaniach. Gdy karminę. Wygląda najsłabiej, fiora oczywiście wypożyczona Ale już się rozwija, chociaż chyba on miał tyle Oceny ogólnej, jak go wypuszczaliśmy Ale to co istotne, Luis Adriano Chciałem powiedzieć, że wiecie, chłop sobie nie radzi Że się nie dostosował Bo nie było goli, goli rzeczywiście nie było Ale trzy asysty w czterech spotkaniach To robi duże wrażenie No i jak tu grać, jak żyć To jest teraz pytanie No bo tak naprawdę, mamy tutaj też Gianluca Gaetano Który Zanotował jedną asystę, ale te występy Nadal wyglądają bardzo, bardzo bardzo przyzwoicie. Patrzę też na e, naszego Wulicza, bo on wygląda na człowieka nie. Przepraszam bardzo. Niezadowolonego e, jeśli chodzi o jego pozycję w klubie. E, I. Jeśli chodzi o jego kontrakt, i takich niezadowoleń, wydaje się, że możemy mieć tu odrobinkę więcej. Kwan jest kolejnym piłkarzem, który ma coś do powiedzenia, jeśli chodzi o swoją sytuację kontraktową, ale tak jak Iworyjczyk, nie jest dla mnie najbardziej istotnym elementem naszej układanki, tak. No tak. E, tak, 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 tak. Nasz środkowy pomocnik wulicz. To jest piłkarz, na którego ja będę chciał stawiać jeszcze. Nawet jeżeli, słuchajcie, ja nie wiem, jak się potoczy dalej przyszłość e, Bufona w tej karierze. Czy, czy on zaraz może nie odejdzie i tak dalej, ale zabezpieczenie interesów wulicza dla Perugii powinno być kluczowe. Pytanie, jak on wygląda na tle zespołu? No i on wygląda na tle zespołu bardzo źle. Dlatego ja tutaj zlecam przedłużenie i chciałbym, żeby to było. E, to może być 6600. Nie ma problemu, ale ja bym chciał, chłopie, żebyś ty z nami został na troszkę dłużej, mam nadzieję, że będziemy mogli to zrobić Wydaje się, że tak Kluczowy piłkarz, co do tego nie mamy wątpliwości e, Chciałbym, żebyś przedłużył nam Przynajmniej rok e, No i to mi się podoba i wydaje mi się, że Wulicz Jest piłkarzem, którego powinna Objąć klauzula odstępnego Oni proponują 9 milionów 600 tysięcy e, Co jest niską klauzulą No 10 milionów To też nie jest dużo ale ja ją wpiszę, żeby miał. Wiecie, żeby nie miał tej pokusy pozostawiania tych zawodników, bo. To jest moim zdaniem wyjątkowo groźne, że, że będziemy tutaj za bardzo się trzymali piłkarze, a my musimy sprzedawać. Jesteśmy takim klubem, że jeżeli przychodzi do nas ktokolwiek tak naprawdę, to trzeba tych piłkarzy puszczać i tyle. Ehm, słuchajcie, mamy w takim razie w uliczach, mam nadzieję już zadowolonego. No jeżeli nie jest zadowolony, no jest zadowolony. Ok, więc to jest zrobione. Ehm, no i Kwan, ehm, tutaj jest ostatni rok kontraktu. Wiecie co, zlecimy to przedłużenie. Dwa lata, ważny piłkarz, trzy i pół. Nawet jeżeli nie będzie grał za dużo, to to przedłużenie kontraktu jest po prostu fajne dla, dla podbicia jego wartości jeśli chodzi o, o rynek po prostu, więc uważam, że to jest sensowne, Berisza działaj sobie teraz tak naprawdę co? nad strzałami, potem podziałamy na poda nad podaniami i dribblingiem, tu jestem ciekawy no i Abate robi naprawdę duży skok na to lewe skrzydło, gdzie teraz robimy z niego fałszywego skrzydłowego, potem będziemy robili rozgrywającego skrzydłowego. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak naprawdę, ten Berisza, no to jest piłkarz, którego moglibyśmy pozyskać dla klubu po to, by albo go sprzedać, albo wypożyczyć. Ale niech on jeszcze sobie tutaj troszeczkę po, um, podziała. No nie ukrywam, że ten model augsburski, jeśli chodzi o juniorów, to było coś naprawdę ciekawego, um, i wydaje mi się, że to jest coś, z czego warto by było skorzystać też, może nawet w tej karierze. Zobaczymy. Wiem, Jedno, w tym meczu zagra kolokolo, w tym meczu nie zagra Gaetano, ponieważ tu zobaczymy e, taki tercet. Luis Adriano pod naszymi napastnikami, e, no i tutaj nasz Wlachowicz oraz Tanazę. Zobaczymy, jak to będzie działało, jak to będzie chodziło i co, chyba jesteśmy gotowi do tego starcia. Trzymajcie kciuki. E, odważna decyzja ze zdjęciem Gaetano, ale mam nadzieję, że to jest decyzja, która odda. No i oddała. Zobaczmy oceny tego ataku. Adriano y, powyżej ok, Lazeticz powyżej ok, Tanazy zawodnik meczu. No i Kopola oczywiście z bramką To też cieszy Zresztą jak wszystkie oceny formacji defensywnej Bo to poza Kazazolą wyglądało nieźle Wulicz też trzeba przyznać, że obniżył loty Ale to jest zawodnik, którego i tak jakby musimy na razie pozostawić Nie ma tutaj wątpliwości co do jego przydatności Jeśli chodzi o zespół Więc sami rozumiecie, że absolutnie nie mam zamiaru tutaj jakoś podważać jego, jego pozycji w zespole Patrzymy na treningi Tutaj niezrobione dwa No to czas je zrobić no i dobra, kolejne treningi zrobione. Tak jak mówię, jeżeli uzyskuję wynik powyżej e, najgorszego, to go akceptuję, a że w tym przypadku było to dwa razy A za pierwszym razem, no to to robię. Ważne, żeby te treningi nie były na F, na no, że w większości są prostackie, no to udaje się zrobić to zdecydowanie lepiej. Patrzymy na kolejne sesje, e, to już wszystko mamy porobione. Wolę, wiecie, w tym sezonie naprawdę to przycisnąć, no bo walczymy tutaj o wyjście e, do serii A, prawda? Więc to jest dla nas bardzo istotne. Tane, Tanaze chce zagrać w kolejnym meczu. i Ja nie widzę scenariusza, w którym to się nie wydarzy, więc mam nadzieję, że z Citadelą znowu wyjdzie to dobrze. No i tutaj po raz kolejny rotacje. No i to będzie rotacja, w której Getano schodzi na środek pomocy. Tutaj zapraszamy do siebie, Tanazę, który zmieni się z Luizem Adriano. Tak wyjdziemy sobie. Poza kadrą Colo Kolo i Samek, znaczy poza ławką rezerwowych. No. No, no, co mogę powiedzieć? Na razie tak to musi wyglądać, no bo skoro działa tak dobrze ten system, to nie mam zamiaru tego zmieniać. Że człowiek patrzymy na kolokolo, -Kolo, on też może zagrać na boku. Teoretycznie może, samek może zagrać na prawej obronie, i wiecie co? No, ale nie, no, on jest tak wolny, że nie zrobimy tego. Natomiast chciałbym dać szansę komuś innemu, żeby poczuł em, kazazola, że musi się za siebie wziąć. Dlatego młody desemet dostaje szansę na prawej stronie. Mam nadzieję, że to zadziała i wygrywamy. Coluani strzela, Lazetic strzela. Patrzymy na oceny tego tria. Wyglądało to nieźle. Gaetano też świetnie odnalazł się na boku. No i to mnie cieszy. Desemet, e, Desmet, bardzo dobry występ na prawej stronie. E, więc młody dostaje także szansę. E, I wszystko wygląda tutaj bardzo e, ciekawie, jeśli o to chodzi. Patrzymy sobie na sytuację e, w rozmowach z naszymi zawodnikami. Dam Ci szansę, Wulicz. Naprawdę w Ciebie wierzę. Ale chłopie, nie jesteś w gazie. I musisz to zrozumieć, że e, no jednak potrzebujemy Ciebie w jak najwyżej. Wyższej dyspozycji, dopóki jej nie osiągnąłeś, to ani dla ciebie ani dla nas nie jest zbyt dobrze, żebyś grał treningi robione, tutaj mamy działania oczywiście ciśnięte pod tym względem jesteśmy też już w październiku i słuchajcie, skoro jesteśmy w październiku wydaje mi się, że w tym momencie jak najszybciej musimy rozpocząć poszukiwania zawodników, którzy albo pomogą nam jeszcze teraz, albo pomogą nam w przyszłym sezonie już więc dlatego też patrzę sobie na to, co mamy tutaj zaproponowane przez naszego skauta, ale w tym momencie to już nas nie interesuje, my przechodzimy do scoutów Przechodzimy do wytycznych, no i chcemy znaleźć zawodników, którzy będą bez kontraktów w przyszłym sezonie. Celujemy w Serie A, więc potrzebujemy piłkarzy, którym będą wygasały umowy. I mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. Dowolny piłkarz, dowolna pozycja, tak naprawdę. E, mam nadzieję, że uda nam się znaleźć naprawdę ciekawych zawodników pod tym względem. E, zobaczmy, gdzie nasi skałci w ogóle szukają. E, jak ci nasi scoutzy w ogóle wyglądają? Czy może nie potrzebujemy kogoś tutaj dotrudnić? E, no ty jesteś we Włoszech, ty jesteś w Australii. E, no to przyjacielu, mój drogi, wiesz co? Ja to bym cię jednak zrelokował, e, więc przeniesimy scouta sobie. E, no i byliśmy we Włoszech. Zastanawiam się o, nad krajami, gdzie byłoby sensownie dla nas się udać ze względów finansowych. E, no i tak sobie myślę, że tutaj reszta Europy Polska, Rumunia tak naprawdę nie. Europa Środkowa e... a gdzie są Czechy? Albo nie ma Czeskiej Ligi. Okej, okay, dobra. Hmm, bo ja bym do, do Czech wysłał. Dobra, zobaczmy sobie resztę Europy zobaczmy Polskę. Bo może tam będziemy w stanie kogoś wyhaczyć. Wiecie, warto y, się tutaj przyjrzeć tym wszystkim kierunkom. Treningi cały czas są robione. Fajnie, że rozwijają nam się ci zawodnicy jak Scalvini, y, jak Coppola. To są piłkarze, którzy prawdopodobnie traktują nas jako trampolinę. No ale jeżeli my na tym zarobimy, jeżeli my na tym wyjdziemy dobrze, no to też nie możemy się tutaj na ten y, taki system obrażać, prawda? Jezus Maria, myślałem, że przegrywamy przez walkę lewera. Nie. Spal w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach nie było w stanie skompletować jedenastki i wygrywamy kolejny mecz z rzędu. Słuchajcie, to już jest trzecie bądź czwarte zwycięstwo, które tutaj im e, No i nic, tylko się cieszyć. Szykujemy się w takim razie na kolejne spotkanie z Sud e, Zobaczymy, jak tutaj zespół z pogranicza e, będzie wyglądał. E, są na miejscu 15, punktów 7. Nie ma co oczywiście ich tutaj e, lekce sobie ważyć, ale na pewno. Zrobimy zmiany, zrobimy zmiany, słuchajcie, w ten sposób. Tu zaprosimy sobie ten układ, który znamy, i tu zaprosimy sobie po raz kolejny na prawą stronę desmeta. Więc, panowie, zapraszam do tego spotkania z nadzieją na to, że będzie to spotkanie z kategorii szybkich, łatwych i przyjemnych. Zobaczymy, czy tak będzie. I. Wygrywamy. Luis Adriano strzela, Lazetis strzela, zatem znów możemy mówić o tym, że funkcjonowała nieźle of ofensywa. Jednak Tanase, e, no niestety, nie wpisuje się na listę strzelców. Fajne jest to, e, że komputer czy też asystent wpuścił tutaj tych naszych dwóch rezerwowych, środkowych pomocników. E, ten fakt bardzo sobie cenię. E, patrzymy na treningi, czy czegoś nam tu brakuje. Niczego nie brakuje, więc sesja symulowana i lecimy dalej, e, czekając na kolejne e, informacje. Wyzwania, zadania i mecze, prawda? E, aczkolwiek tych wyzwań i zadań na razie nie ma zbyt wielu. Zarząd jest zachwycony tym, jak radzi sobie nasza drużyna. No i my przechodzimy do kolejnego starcia. Nie chcę tu za bardzo kombinować, i nie kombinuję. W sensie robię jedną zmianę. Kolo kolo pojawi się w podstawowej jednastce i to jest wszystko, co chciałem zrobić I w tym meczu. Wygrywamy 2-0, Tanase z ławki wchodzi, strzela, Włodzicz zdobywa bramkę i zobaczcie, chwilę odpoczął, e, uspokoiliśmy jego sytuację, prawdopodobny szum, e, medialny nawet związany z jego pozycją, bo mimo, że to jest druga liga, to to jest druga liga włoska, jesteśmy w kraju, w którym gada się o piłce tylko i wyłącznie, zatem... Mm... Jest to sytuacja, w której myślę, że on też tą chwilę spokoju docenił. Jeśli chodzi o ciebie, samek, to na razie idziesz w przechwytującego pomocnika, ale my z niego nie chcemy robić SPD. To jest bardzo istotne. To ma być nasza ósemka. To jest piłkarz, na którego będziemy stawiali właśnie na tej pozycji. Więc ja nie chcę tutaj zrobić z niego, wiecie, takiego piłkarza, który będzie tylko i wyłącznie piłki odbierał. Wręcz przeciwnie, to ma być kreator gry. No i bardzo nam na tym zależy. Gramy teraz bardzo istotne spotkanie, słuchajcie, ponieważ przed nami mecz. Przed nami mecz z Brescią. No i zobaczymy, jak to spotkanie będzie tutaj się prezentowało ponieważ Brescia jest na miejscu ósmym w tabeli. Okej, okay, myślałem, że są dużo wyżej, ale potem czeka na nas Salernitana, więc to jest naprawdę poważna drużyna. Jeśli chodzi o to starcie, to tu zrobimy sobie szybką zmianę, a mianowicie pojawi się yy, na boisku... Nie, po prostu yy, Tanaze za yy, Lazetica, bo ten wydaje się być podmęczony, więc nie chcę tutaj ryzykować. Yy, Coppola jest podmęczony, więc gramy tutaj układem z... Z e, na prawym środkowym, na lewym środkowym Cristo, w środku pomocy Colo-Colo. Kolo. No i widząc zmęczenie colo łaniego samek w podstawowym składzie, oraz jeszcze jedna zmiana, a mianowicie Kazazola ustępuje miejsca Desmetowi. Sporo zmian, jak na mecz z naprawdę dobrą drużyną, ale słuchajcie, e, no musimy też dać paru zawodnikom odpocząć, wpuścić trochę świeżej krwi, i nie żałujemy. Getano strzela, Tanase strzela, Luis Adriano strzela, ależ to był transfer Brazylijski. To naprawdę jestem, jestem mega szczęśliwy, że mamy w tej drużynie bardzo ciekawe nazwiska, bardzo ciekawy miks doświadczenia z młodością i uważam, że no możemy być dumni z tego, co na razie tutaj razem udaje nam się tworzyć. Nawet piłkarze kosency łamią sobie ręce, e, widząc to, co dzieje się, e, kiedy nasza drużyna wychodzi obecnie na boisko, bo mamy nieprzerwany win streak, to wygląda bardzo dobrze, e, jesteśmy bardzo mocni i to, co istotne. Od trzeciego w tabeli Benevento oddziela nas już sześć oczek. To jest coś, yy, co daje nam dużą pewność siebie, prawda? Oczywiście, to jest dopiero październik. Tutaj absolutnie nie ma mowy o tym, że my już awansowaliśmy. Nie można dzielić tej skóry na yy, niedźwiedziu, ale e, trzeba sobie jasno powiedzieć, że w tej sytuacji e, jest ok, w sensie, że, że, że to jest fajna podstawa. to po raz kolejny rzucane po pozycjach. E, tym razem na lewej obronie zagra nasz kapitan. Ale zobaczcie, jak tylko zobaczyłem, że on jest wolny, to ucieszyłem się niesamowicie, bo to jest piłkarz, który swoim doświadczeniem jest w stanie ograć nam. Trzy pozycje, jak widzicie, więc to jest coś, co jest naprawdę gigantycznym e, asetem dla tej drużyny, co, co daje nam po prostu wielkie możliwości. E, teraz tak, Kolokolo e, Kolo wskoczył, tutaj samek się pojawi na boisku, Getano odpocznie e, i zagramy sobie tym zestawem. No czy może pojawi się tu jeszcze jeden piłkarz? Pojawi się tu jeszcze jeden piłkarz. Ryder dostaje szansę na środkowym pomocniku ofensywnym. To jest piłkarz, którego kurczę. W ogóle nie czuję potrzeby w tej drużynie, nie będę ukrywał. Eee, tymczasem gramy z Salernitaną i ten mecz w składzie rezerwowym remisujemy. Tanaze miał szansę z rzutu karnego, niestety nie udało się tego wykorzystać. No, nie było to najlepsze spotkanie w historii, no ale był to mecz, który na pewno jest dla nas bardzo wartościowy. Słuchajcie, zbliżamy się powoli, bardzo powoli, ale do grudnia. I grudzień to jest miesiąc, w którym trzeba będzie podjąć bardzo istotną decyzję. A mianowicie mamy klauzulę wykupu w kontrakcie Lazetica. I to jest piłkarz, który dla mnie jest pewniakiem do tego, żeby go wykupić pod względem jego występów. Co do tego nie mamy wątpliwości. No i układ w tym momencie jest prosty. Jeśli w grudniu cały czas będziemy mieli Pewność, jeśli chodzi o to, że jesteśmy no, 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 na, na drodze do awansu, to bierzemy tego piłkarza i płacimy mu największe pieniądze w drużynie. Nie dlatego, że jakoś go cenię najbardziej, no ale po prostu odchodząc z Milanu, on będzie mógł uciąć pensję co o połowę, to nadal będzie najwyższe wynagrodzenie. Ale ja jestem na to gotowy, żebyśmy tego piłkarza wykupili. Tymczasem mierzymy się zaraz z zespołem, który ma najpiękniejszy herb. Po prostu chyba, nie wiem, czy w fucie sobie nie, nie, nie kupię tego herbu, bo. Tak piękny jest ten herb Modeny, że nie mam pytań. Jeszcze jak zobaczę stroje, to się może okazać, że ja zaraz po tym odcinku idę i, i robię zakupy yy, modeńskie pod Ultimate, znaczy w Ultimate Team, nie że, nie, że w rzeczywistości, chociaż, chociaż zobaczmy, czy będą tu stroje Modeny. Mm, nie, mamy pizę gdzie ich zawodnik został zawodnikiem miesiąca, nie ma co się dziwić, bo radzą sobie naprawdę świetnie, co ciekawe od nas chyba nie ma nikogo nominowanego, no ale jesteśmy w stanie przyjąć tę potwarz, jeżeli wygramy kolejne starcie. Dobra, drużyna jest gotowa, jesteśmy tutaj wypoczęci, więc lecimy po prostu na to spotkanie i mam nadzieję, że uda nam się tu zwyciężyć i wygrywamy. Tanazę i Lazeticz. Po raz kolejny wchodzi Rumun z ławki i po raz kolejny strzela gole. Słuchajcie, no konkurencja, jaką mamy w ofensywie, jest konkurencją niesamowitą. Chciałbym aż spróbować, nie, nie, nie zmienić tego na stałe, ale zastanowić się nad drużyną, która zmaksymalizowałaby ten potencjał. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem, w jakim ustawieniu my mielibyśmy wyjść. Jedno jest pewne: nie używamy tej jedenastki, więc pozwolicie, że się jej pozbędziemy. Ehm, tego także się pozbędę. I chciałbym zaimportować nasz własny skład, tylko po to, żeby zrobić drobny eksperyment. Zatem bierzemy sobie serię B, szukamy sobie naszej perudzi, jesteśmy tutaj, bierzemy sobie ten skład. Nazwijmy go sobie OFF, bo to jest ofensywa. Dobra, i mamy to. I zastanawiam się, czy jest formacja, w której bylibyśmy w stanie do ataku zaangażować aż czterech zawodników. E, jedynym rozwiązaniem, jakie ja widzę, no to jest 4-2-4, ale my nie chcemy grać aż tak szeroko jak 4-2-4, prawda? E, no bo tutaj mamy 4-2-4, e, no tylko, że wtedy tu musielibyśmy to zrobić LS, ale to nie jest Left Striker, tak jak było w angielskiej wersji, tylko to jest e, lewe skrzydło. A to nam nie do końca odpowiada. Najbardziej optymalnym zestawieniem byłoby mieć trzech zawodników. E, najbardziej optymalnym zestawieniem już wiem, co by było: zagranie formacją 4-3-2-1. E, 4-3-2-1. Gdzie my tu jesteśmy? 4-3-2-1 i dodanie pod tę formację środkowego pomocnika ofensywnego. W ten sposób. Jeszcze, czyli to byłby SPO, e, wtedy gralibyśmy e, duetem, tak naprawdę w środku e, pomocy. Bo może grać w środku pomocy jeszcze, nie, niesamowite to jest. E, I gralibyśmy wtedy e, tutaj e, w ten sposób. Bez Kryszito to byłby układ. E, to oczywiście w takim układzie na, na ławkę. E, Lazetic jako ten środkowy, środkowy. Luis Adriano jako ten. E, Ja się pomyliłem w liczeniu Przecież ja mam trzech zawodników Tak ofensywnych No wtedy Gaetano jeszcze jest tutaj, prawda na, e, na skrzydle takim ten No dobra, no to jest też dobry układ W sensie wtedy idąc Totalnie w ofensywę możemy dołożyć jeszcze jednego zawodnika Nie Hmm no, to jest, to jest też taki układ, który może tu grać. Dobra, zapiszemy to sobie, bo ja tak się zastanawiam, ale to jest układ pod czterech ofensywnych graczy, a nie trzech. Eee, ale dobra, to nie jest w ogóle problem. 4-2-3-1 w sumie też by mogło zagrać, takie klasyczne po prostu. Tylko, że tamci zawodnicy nawet w tej wersji wąskiej e, są bardziej opcjami, e, no, kreatywnymi te trzy, nie? Niż kończąc, chociaż patrząc na Arsenal... No, trzeba się zastanowić. Na razie nie zmieniamy systemu, nie zrozumcie mnie źle. Po prostu to było chyba też chwilowe zaćmienie mózgu. Na razie się skupmy na meczu z Frozenone, do którego podchodzimy w formacji 4-1-2-1-2. I to jest mecz, w którym zrobimy sobie tylko drobne zmiany o tyle, że chce być zabezpieczony na kolejne starcie, bo ono będzie z liderem. Zatem nie zagra Wulicz, zagra Colo Colo i nie zagra Cristo zagra sobie tutaj Samek. W ten sposób wychodzimy na to spotkanie. Więc dwóch młodszych środkowych pomocników zobaczymy jak sobie poradzi w meczu z Frozi To starcie wygrywamy Getano z dubletem. Więc przypomina nam o sobie nasze rozgrywające, udowadniając, że w tej drużynie naprawdę każdy jest teraz głodny gry i naprawdę każdy jest godny gry. To jest bardzo istotne, że w tym momencie my jedyne co mamy, to tak naprawdę tylko i wyłącznie problem bogactwa, niż problem jakiś, wiecie, no, no, no jakichś, yy, no, wyborów, bo ktoś sobie nie radzi. Zobaczcie, po tych zmianach drużyna jest wypoczęta, drużyna jest mocna yy, i zagramy sobie duetem Tanaze-Lazeticz, nie, nie zagramy tym duetem, zagramy duetem Tanaze-Adriano. Czemu Lazeticz na ławce? Odpowiedź jest prosta, doświadczenie. Luisa Adriano nie chce zdejmować, yy, ponieważ to jest zawodnik, któremu po prostu... Ufam przez staż boiskowy, jaki on ma. Nie chcę zdejmować, a chciałem zdjąć, a chciałem wprowadzić Tanazę, ponieważ no, jest to piłkarz, któremu yy, chce... W sumie wiecie co? Przesymulujmy to w ten sposób. Yy, to jest piłkarz, któremu yy, chcę dać szansę po kolejnym strzelonym golu. Czy yy, Gaetano strzelił dwa gole, prawda? W sensie Tanazę chce dać szansę, bo, bo strzela dużo tych bramek z ławki, tak? No więc yy, po prostu ten Lazetich yy, nie gra, ale to nie jest wielki problem, bo jeżeli coś, tego wprowadzimy na boisko. Yy, zobaczmy. Ach, próba fajna, Adriano. Niestety nie ale zbieramy tę piłkę. E, jednak nie byliśmy w stanie nic z tego dalej zrobić. Spokojnie, fajne jest to, że w pizie e, rozpoczynamy od mocnego uderzenia i, e, i dominacji, prawda? I to jest coś, co na pewno bardzo cieszy. Zobaczymy, czy będziemy w stanie to utrzymać. E, czy będziemy w stanie trzymać tę intensywność, która w pierwszym kwadransie nie pozwoliła naszym rywalom nawet wyjść z własnej połowy. Niestety e, na razie tutaj mieliśmy drobne zamieszanie pod naszą bramką. Na szczęście, e, ładnie sobie z tym wszystkim poradziliśmy. No i czekamy teraz na to, co wydarzy się tutaj dalej. Kazazola już teraz wydaje się być mocno zmęczony. No i to jest piłkarz, który na pewno jest największym znakiem zapytania. Już myśląc powoli o awansie do najwyższej klasy rozgrywkowej pewnym jest fakt, że poza kurczyną no, ewentualnym rozkupieniem tej drużyny, teraz uwaga ależ posadził bramę Lukka e, poza ewentualnym rozkupieniem tej drużyny, e, które jest jakimś zagrożeniem, no to na pewno boki obrony, e, to jest coś co powinno zostać wymienione. Aczkolwiek pytanie, czy my w tej drużynie geta, no e, pytanie czy my w tej drużynie pozostaniemy. Słuchajcie, e, jednak takie wejście do Serie A e, z klubem, e, który no nie miał na to papierów, e, jako Gigi Buffon, no no muszę powiedzieć, że to jest Wiecie, coś kuszącego, aczkolwiek przyznam szczerze. Mój plan e, jest taki, żeby wejść do Serie A i prawdopodobnie e, z tego Serie A, e, w tym Serie A gdzieś, gdzieś, gdzieś odejść, może do innego kraju, a może już gdzieś wyżej w lidze włoskiej. Zobaczymy. Pewne jest jedno: prowadzimy z Pizą na wyjeździe, e, pokazując charakter. No bo to przecież oni rozpoczynali strzelanie w tym meczu, prawda? E, patrzę na to, jak ta drużyna wygląda pod względem fitnessu i przeprowadzimy dwie zmiany. Na boisko wejdzie Desmet, zobaczymy, jak młody sobie poradzi. Mam nadzieję, że tak samo dobrze jak zwykle, i kolo, kolo e, już teraz zapraszamy na boisko. E, więc dwie zmiany przeprowadzone. Zmiany dające nam, e, jak widzimy, no duże wyrównanie kondycji, i pod tym względem mam nadzieję, że będziemy w stanie trzymać przewagę w tym meczu i może ją powiększać. Jeżeli będziemy e, tutaj mniej męczyli się niż Rywale, no to z każdą kolejną minutą będzie łatwiej, a na pewno z każdym kolejnym golem e, będziemy pewniejsi siebie. No i zobaczcie, jak ta trójka ofensywna zadziałała. Ta na ze strzelady. Jano strzela Gaetano strzela, a my jeszcze mamy jednego piłkarza, który fajnie, żeby się pojawił, no i tam ewentualnie zdobył bramkę. Dlatego robimy tutaj Roszadę i na boisku pojawi się w tym momencie już Lazeticz. Tanze zejdzie sobie tutaj niżej. I to jest zmiana. Którą robimy? Czy chce coś jeszcze dodać? Nie, robimy jeszcze jedną zmianę wulicz. E, ile ty masz strzał? 66? Ty masz strzał 67? Wiesz co, samek? Ty sobie wejdziesz tutaj. E, więc trochę defensywnie, no bo wprowadzamy jednak zawodnika m, takiego bardziej pod utrzymanie. I wiecie co, rzeczywiście my tym utrzymaniem się żywo zainteresujemy, e, bo kolo-kolo zejdzie sobie tutaj maksymalnie, jak tylko może zejść spd e, Samek zejdzie sobie tutaj maksymalnie, jak może zejść tylko SP. Ta nazę cofnie się jako taki wspierający napastnik. E, no i jeśli chodzi o wytyczne i taktykę, to zdecydowany pressing zmienimy w w pres po utracie piłki bo tutaj już bez przesady żebyśmy aż tak wiecie cisnęli no i to co istotne tutaj chcemy zejść na posiadanie i cierpliwe przygotowanie akcji no, i na spokojnie, w rzutach różnych mniejsze zagęszczenie, tu schodzimy sobie troszeczkę, no i tyle. Więc, więc już mam nadzieję, że uda nam się to spotkanie nie tyle zabić, co nastawić pod nasz rytm, czyli takie wolne obroty i szukanie jakiejś wyrwy, ewentualnie w obronie rywali, którą bylibyśmy w stanie wykorzystać. Zobaczymy, jak to będzie. Jeżeli te zmiany przyniosą złe efekty, no to będziemy w stanie oczywiście jeszcze jakoś sobie to wszystko wyprostować. Na razie bijemy piłę. Ze stałego, sta stałego fragmentu gry z pod naszej bramki eee, bardzo ładny teraz przerzut. Eee, to muszę powiedzieć, że było imponujące. Desemet to dośrodkowanie nie najlepsze. Ale ważne jest to, że udaje nam się tutaj cały czas trzymać inicjatywę i przede wszystkim piłkę na, na, na połowie rywali. Dzięki czemu no to zagrożenie jest jak najdalej tylko się da. Może nie jest to jedna z bocznych chorągiewek w stylu pana Włodzimierza, smolarka, bo to jest najdalsze miejsce, gdzie można odprowadzić piłkę od własnej bramki. Ale sam fakt tego, że oni nie są w stanie wyjść z naszej połowy, już mnie satysfakcjonuje. Zobaczmy tylko teraz, bo ta akcja wygląda groźnie. Na szczęście zostaje e, przerwana e, no i wydaje się, że w tym meczu już nic nam nie grozi, chociaż czekajcie, wiecie co, skoro mamy jeszcze jedną zmianę e, bo jeżeli dobrze liczę, to nam pozostała to Ferri pojawi się na boisku e, wejdzie sobie za Krzysi to tak, di możesz wejść, już nie możesz wejść e, więc tylko jeszcze młody e, żeby, wiecie, żeby tutaj troszeczkę e, żeby trochę, trochę doświadczenia złapać, te minuty żeby kolejne te mecze się nabijały takie rzeczy się robi, więc tutaj Spoko, że, że, że jeszcze zdążyłem tą jedną zmianę dodać. Zresztą użyczony Ferry zapoczątkował tę akcję. Mam jeszcze rzut wolny. Ja nie umiem być rzutów wolnych, więc znaczy, gdyby był normalny do strzału, to bym wykonał, ale tutaj nie było co. No i słuchajcie, ten mecz wygramy. Lazetic niestety nie strzela gola. Szkoda, bo liczyłem, że wejdzie i jeszcze dołożyć tutaj bramę. No, ale to co bardzo istotne, wygrywamy starcie z liderem. To jest coś fantastycznego. Koniec końców, teraz to my. Jesteśmy na pierwszym miejscu, i to bezpośrednie starcie pozwala nam się już od nich urwać na trzy punkty. To jest niesamowicie istotne. Słuchajcie, najważniejsze w tym momencie jest dla nas to, żeby zakończyć e, albo żeby zbudować jak największą przewagę nad miejscem trzecim. Reszta aż tak bardzo mnie nie interesuje. To, co w tym momencie jest najbardziej istotne, to wywalczenie bezpośredniego awansu, i to jest nasz cel. Jeżeli przy okazji e, wygramy Serię B, super, przyjemnie, pięknie, fantastycznie, e, i jest miło i GG Buffon radzi sobie jako trener też ze zdobywaniem trofeów, ale. Jakby tutaj, jak zresztą usłyszycie, jest mam podejście mam podejście takie, że, że po prostu chcę, żebyśmy. Jak najszybciej zabezpieczyli sobie ten awans, i możemy, nie powiem, że to zrobić, ale na pewno możemy e, sobie dać na to szansę, wygrywając w naszym kolejnym starciu. W, w starciu, w którym na boisku pojawi się Kolokolo w miejsce Krishito, który zagra na, mi, na pozycji lewej. E, więc tutaj zapraszamy. E, czy coś więcej chciałbym tu zmienić? Wydaje mi się, że nie eee, mam, Chciałbym dać szansę eee, Samekowi eee, Ale ku... Albo dobra, wiecie co no, On ma dużo lepszy overall niż kolołani, eee, więc, eee, ku... więc Więc tak zrobimy Szybka symulacja, wygrajmy z nimi No niestety Pierwsza od dawna porażka Ale jeżeli gra się z zespołem który ma największego wśród największych, czyli Destro, no to niestety trzeba mieć w koszta wliczone zgubienie punktów. Koniec wielkiej serii to był, bo to naprawdę było imponujące, co udało nam się zrobić. Zobaczmy, jak poradziło sobie w, jak poradziła sobie w swoim meczu Pizza. Ona niestety wygrała, więc to, co zbudowaliśmy, to tracimy. No niestety, gdybyśmy te dwa mecze wygrali, to naprawdę już sytuacja byłaby przecudowna, tak jednak nie jest. Liverpool sprowadził Verratiego, ale albo y, po prostu ten jest w kręgu zainteresowania. To dosyć ciekawe, że tutaj już jest jakby prezentowane jest w kręgu zainteresowania. Patrzymy, co się dzieje tutaj, y, jak rozwijają się nasi zawodnicy. E, panie Berisza, jak te treningi? Jeszcze tydzień? Fantastycznie. Tydzień i przerzucimy się na e, podania. A panie Fiore? Nie, 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 nie. Mnie nie interesował Fiore. W sumie nie wiem, kto mnie tu interesował. E, no niedobrze wyglądają ci juniorzy. Więc słuchajcie, skoro ci, ci którzy wyglądają niedobrze... Dostają od nas y, przeniesienie do drużyny seniorskiej, które może nie jest wyróżnieniem, tylko jest po prostu y, 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 ono jest po prostu decyzją o pozbyciu się tego za, Tych zawodników bo, bo, bo nie widzę sensu Po prostu e, nie widzę sensu Zatem wszystkich tych młodych Wystawiamy na sprzedaż Mam nadzieję, że oni dostaną oferty Może z innych klubów w Serie B Po prostu tutaj e, zostaną Wtedy, kiedy my już pójdziemy do góry No bo e, realnie rzecz ujmując Jakby ja wliczam już sobie ten znaczy Inaczej, nie wliczam No bo jeszcze go nie ma Ale będziemy walczyli o ten awans I jakby Chcę już teraz wierzyć i chcę budować kadrę pod to, yy, że nas tu zaraz nie będzie, prawda? Więc w sensie w tej lidze, więc to jest dla mnie bardzo istotne. Yy, lala yy, wystawiony, no i tutaj reszta jest, reszta jest ogarnięta. Zobaczcie, to jest duet naszych środkowych obrońców, Scalvini i Coppola. Oni mają naście lat, słuchajcie, oni razem mają mniej lat niż Giorgio Kielini. Razem. No to naprawdę robi wrażenie. No i to, co mi się podoba w tej drużynie, zobaczcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery czterech naprawdę młodych zawodników. Reszta drużyny też tutaj nie jest stara absolutnie, ale mamy też tych senatorów, którzy stanowią bardzo istotny element tego zespołu. Uważam, że to jest naprawdę fajne połączenie i nic tylko cieszyć się z tego, co udało nam się zbudować. Mam nadzieję, że po meczu z Benevento także będziemy się cieszyli. Tak jest, Luis Adriano, czyli tak jak mówię, jeden z tych senatorów zdobywa dla nas kolejną bramkę bezpośrednio dającą punkty, e, więc jest to ogromny powód do radości. Patrzymy na to, co dzieje się tutaj. E, sprawdzam tylko możliwości i jestem pod wrażeniem, panie Fiore. Jestem pod wrażeniem, e, mam nadzieję, że będę pod wrażeniem ofert, które za ciebie spłyną, bo tylko i wyłącznie po to tutaj jesteś mi potrzebny. E, słuchajcie, jesteśmy już w grudniu 2023 Roku e, czekamy na spotkanie z kosencą, e, robimy kolejne treningi. Tutaj dzieje się naprawdę dobrze, jeśli o to chodzi. E, patrzymy w takim razie na to, e, co przed nami. Przed nami, e, tak jak powiedziałem, spotkanie z zespołem, który ma wilka w. Wilka w herbie, a potem mecz ze Spal. E, ostatnie spotkanie ze Spal wspominamy znakomicie: no bo po prostu nie stawili się na ten mecz e, z powodu braku wystarczających, e, braku wystarczającej liczby zawodników. Drugi raz raczej na takie szczęście liczyć nie możemy, więc tu trzeba przygotować się do tego meczu e, naprawdę dobrze i naprawdę mocno z tego powodu, e, że to jest starcie Pucharowe. E, no a na pewno naszym przełożonym zależy na tym, żebyśmy w meczu Pucharowym no, wypadli jak najlepiej lepiej, prawda? żebyśmy po prostu przeszli dalej dlatego też eksperymentalna bardzo jedenastka pod względem piłkarzy, yy, pod względem piłkarzy szczególnie w środku pomocy i w obronie. W dodatku chciałbym, żeby na boisku pojawił się jeszcze dikarmina. On dostaje od nas szansę. Bardzo zmieniony skład, ale może poradzimy sobie z kosencą. Kto wie, to spotkanie remisujemy jeden do jednego. No i patrzymy na to, jak będzie wyglądała sytuacja w spotkaniu ze Spal. To, co istotne, na ten mecz jesteśmy turbo wypoczęci. Nie? To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, że zespół. Pod tym względem jest e, mega gotowy. Dostajemy propozycję za Fiore. I to jest Fiore, którego sprzedać chcę i mogę. Zatem Hardpool United e, mam nadzieję, że będzie jego nowym domem. I zobaczcie, dwóch zawodników, którzy w ogóle nam nie są potrzebni. Odejdzie za ponad milion. E, tym samym, między innymi, finansując znalezienie wielkich talentów. Więc nic, tylko się cieszyć. A my teraz jesteśmy gotowi na spotkanie ze SPAL. Skład jest wypoczęty. I to wystarczyło. Lazeticz, Adriano e, z dubletem. To są fantastyczne e, informacje, ponieważ gramy dalej w Copa Italia. E, no i ten zespół wygląda, słuchajcie, jestem dumny. Jestem naprawdę dumny z tego, co tutaj udało nam się ułożyć, e, no bo to jest fajny miks tego, co dała nam gra, e, w sensie wolnych zawodników, ale też fantastycznym, e, ale też jakby to, co stanowi bardzo ważny składnik tego miksu, to są oczywiście Wasze propozycje, e, za które bardzo Wam dziękuję, słuchajcie. E, patrzymy na sytuację punktową. No i z jednej strony, Strony jest super, z drugiej jednak ten poli nas goni. Tu naprawdę trzeba będzie starać się urwać, a przed nami ciężkie spotkanie. Gramy z Jeną. E, jest parę mocnych firm w, tym se w tej Serie B. E, no i zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało, ale jeśli chodzi o kolejny odcinek, na niego musicie poczekać, ponieważ dzisiejszy dobiega końca. Ja chciałbym tylko zobaczyć, jakie oferty pracy e, by były tutaj nami, jakie kluby byłyby nami zainteresowane, e, ewentualnie kadra Chin. E, chciałaby u siebie bufona, nie dziwię się, ale jeśli. Jeśli chodzi o oferty klubowe, te na razie nie istnieją. Czy się pojawią, jakie będą i co dalej się wydarzy, o tym przekonacie się w kolejnym odcinku za dziś. Bardzo Wam dziękuję.